Otwieram sesję Rady Gminy Siemyśl. Na wstępie chciałbym przeczytać klauzulę jawności. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1 do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl i na stronach internetowych Gminy Siemyśl, a także w serwisie YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl i zostały umieszczone przed wejściem na salę odpraw. Od dnia dzisiejszego też są zmiany ustaw odnośnie COVID-a, dlatego mówię już, nie ma obowiązku maseczek. Zalecane są, ale po prostu nie mamy obowiązku noszenia maseczek. Chciałbym przywitać gości zaproszonych w osobach pana wójta Marka Dołkowskiego, dobry, panią zastępcę, panią wójt, przepraszam, Sabinę, znowu Sylwię Kawę, przyzwyczaję się, panią skarbnik Dorotę Galant, pana sekretarza Krzysztofa Pełchatego, sołtysów, panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszkę Bany, panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Karzynie, żonę Elżbietę Karczewską, obsługę Rady, panią Bożenę, Justynę, Jacka, Andrzeja, wszystkich radnych, oczywiście zgromadzonych mieszkańców. Każdy z radnych otrzymał porządek obrad. Czy jakieś uwagi co do przedstawionego przez mnie porządku obrad na dzisiejszą sesję? Panie Przewodniczący, proszę, Wysoka Panie Rado, proszę o wniesienie do porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały wyrażony na druku numer 240 o brzmieniu w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania Siła w Grupie w okresie programowania na lata 2021-2027. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I korzystając z okazji, też bym do porządku obrad chciał wnieść jeden punkt. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021, druk numer 241. Z uwagi, że są zmiany, te zmiany musimy przegłosować. Czy kto jest za wprowadzeniem zmian w porządku obrad? Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Także do porządku obrad wprowadzamy dwa punkty. Tylko przypominam, że mikrofony są powłączane, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać, to żeby nie dotykać, one są ustawione idealnie, tak zapewnia pan Andrzej. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Protokół poprzedniej sesji był do wglądu przed sesją, jak i w biurze Rady Gminy. Czy jakieś są uwagi co do protokołu poprzedniej sesji? Nie widzę. Przegłosujemy protokół poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Jako pierwszego proszę przewodniczącego pana
Haberę. Proszę radnego. Dziękuję. Wspólne posiedzenie Komisji do Spraw Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji do Spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odbyło się tuż przed sesją 28 marca 2022 roku, na którym zaopiniowano następujące projekty uchwał. W sprawie zmian w budżecie gminy Siemyśl na 2022 rok, druk nr 229. W sprawie uchwalenia budżetu gminy Siemyśl na 2022 rok, druk nr 230. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Siemyśl na lata 2022-2030, druk nr 231. Następnie w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki, druk nr 232. I następnie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, druk nr 233. Następna uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemyśl na 2022 rok, druk nr 234. Następna uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpusu Wsparcia Seniorów w gminie Siemyśl na rok 2022, druk nr 235. Następna uchwała w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Siemyśl miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Druk nr 236. I tuż przed komisją wpłynęła następna uchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania Siły w grupie w okresie programowania 2021-2027 i wysłuchaliśmy sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z realizacji zadań wynikających z ustawy wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 i odbyły się wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Sportu Oświaty, proszę. Komisji do Spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Posiedzenie komisji... Proszę do mikrofonu, panie przewodniczący. Posiedzenie komisji odbyło się dnia 25 lutego. Na posiedzeniu komisji wraz z zaproszonymi gośćmi przygotowaliśmy kalendarz imprez kulturalno-sportowych na rok 2022. Odbyły się również wolne wnioski i zapytania. Też na początku marca jako przewodniczący komisji wraz z radną Martysz odbyliśmy spotkanie z panią dyrektor szkoły podstawowej w Charzynie. Teraz w planie mamy na miesiąc kwiecień spotkanie z panem dyrektorem szkoły w Siemyślu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący komisji rewizyjnej. Paszko, dziękuję. W dniu 28 stycznia bieżącego roku odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, które dotyczyło wniosku najemców nieruchomości przy ulicy Szkolnej 15/1 w Siemyślu o wykup wynajmowanego lokalu. Po analizie zgromadzonych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień wójta gminy oraz pracownika urzędu członkowie komisji nie stwierdzili nieprawidłowości proceduralnych. Przygotowane zostało pismo w odpowiedzi na pismo wnioskodawców oraz odbyły się wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Skargi Wniosków, radny Chrysanko, proszę. Właśnie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbyły się dwa posiedzenia, z tym, że wpłynęły trzy petycje i dzisiaj będzie omawiane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje o pracy wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Widzę, że troszeczkę tam się panu wójtowi nazbierało tej pracy. No, trochę się nazbierało, bo dobrze, jak mamy zacząć, to zaczynamy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, niniejsza informacja obejmuje okres od dnia 28 stycznia 2022 roku do dnia 25 marca 2022 roku. W tym czasie wydałem zarządzenia numer 4/22 z dnia 31 stycznia 2022
2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Siemyśl na 2022 rok. Numer 5/22 z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej. W tym czasie również podpisałem umowy z Polską Grupą Budowlano-Inżynieryjną Jastrząb spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu. Oświadczenie usług budowlanych to jest wykonywanie kontroli okresowych dla budynków, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, wiat przystankowych i wiat drewnianych oraz założenie książek obiektów budowlanych dla obiektów będących w zasobach gminy Siemyśl i położonych na jej terenie. Z województwem zachodniopomorskim reprezentowanym przez członkinię zarządu województwa zachodniopomorskiego panią Annę Bańkowską i wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pod nazwą Pomorze Zachodnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19. Podpisałem również umowę z wojewodą zachodniopomorskim w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację w 2022 roku rządowego programu pod nazwą Posiłek w szkole i w domu. Podpisałem również umowę z firmą Mobilex Telekom Patrycja Chorążewicz i Dariusz Chorążewicz z siedzibą w Jabłonie na świadczenie usług SMS. Jak Państwo wiecie, mieszkańcy dostają powiadomienia drogą SMS-ową o różnych, no, zawierające różne informacje. Między innymi też o zagrożeniach. Podpisałem również umowę z powiatem kołobrzeskim, reprezentowanym przez starostę kołobrzeskiego, w imieniu którego działa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, pani Ewelina Karewicz, o organizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych i refundacji części kosztów poniesionych na finansowanie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych, w tym wypadku dla jednej osoby jako pracownik gospodarczy. Tutaj finansowanie obejmuje okres półroczny, kiedy te wszystkie koszty związane z zatrudnieniem, utrzymaniem pracownika pokrywa Urząd Pracy, natomiast potem jesteśmy zobowiązani do zatrudnienia takiej osoby na okres minimum 3 miesięcy. W tym wypadku jest to osoba pochodząca z miejscowości Białokóry i rozpocznie tą pracę od 1 kwietnia. Uczestniczyłem również w spotkaniu z rolnikami z kilkunastu gmin województwa zachodniopomorskiego zorganizowanym przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Czesława Hoca w sprawie rosnących cen nawozów, reformy ubezpieczeń w KRUS, możliwości uzyskania odszkodowania w przypadku suszy i rzeczoznawstwie zlokalizowanym w ośrodkach doradztwa rolniczego 7 lutego 2022 roku. Spotkanie się odbyło w sali wiejskiej w Rymaniu. W spotkaniu z inspektorem nadzoru budowlanego oraz kierownikiem budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemyślu, to spotkanie się odbyło od 8 lutego. W spotkaniu z dyrektorami szkół podstawowych z terenu gminy Siemyśl, to spotkanie było 9. Bieżąca działalność szkół. No, oczywiście i problemy, z którymi spotyka się kadra kierownicza, jak i nauczyciele bądź też uczniowie. W
spotkaniu z komendantem powiatowym Policji w Kołobrzegu 10 lutego, w spotkaniu z wicestarostą kołobrzeskim Jackiem Kusiem i wójtem gminy Rymań Mirosławem Terleckim w sprawie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych. To spotkanie się odbyło w Urzędzie Gminy w Siemyszu. Ja tylko przypomnę Państwu, że powiat złożył, jeśli chodzi o nasz teren, tutaj kilka wnioskowanych, między innymi przez gminę, żeby ujęto tutaj, jak Państwo pamiętacie, nakładką drogę Byszewo-Niemierze, jak i część drogi tutaj przyległej, taki odcinek, mówię, pasa niewyremontowanego, tutaj między miejscowościami Harzyno i Niemierze, a tutaj między, tak bliżej, szczegółowiej, to między firmą Lisner, a tutaj przepompownią. Taki odcinek niewyremontowany i myślę, że tutaj też, jakie również były wnioski, jak Państwo wiecie, złożone dotyczące przebudowy mostu tutaj w Nierzynie. Z całą, nazwijmy to fantastycznie, jeśli to się uda wszystko zrobić, infrastrukturą pieszo-rowerową. Także oprócz nowej nawierzchni będzie na odcinku 1 km w miejscowości Nierzyn pociągnięta, jak już wspomniałem, ciąg pieszo-rowerowy. Na pewno to wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, bo czasami w wielu naszych miejscowościach czasami odbywa się ten szczególnie pieszo-rowerowy ruch drogą powiatową, a więc narażeni są na niebezpieczeństwo. Więc ten stan mostu wymaga już pilnej interwencji i stąd ta inwestycja. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji do Spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w sprawie ustalenia kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2022 rok. To spotkanie odbyło się 25 lutego 2022 roku tutaj w obecnym Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu. Uczestniczyłem w konferencji online z wojewodą zachodniomorskim w sprawie działań pomocowych w związku z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską. Proszę Państwa, tych spotkań zarówno, jak tutaj jest w następnym punkcie, starostą kołobrzeskim spotykamy się w różnych formach, a szczególnie tutaj formą online, mówiącym dotyczących podjętych działań zarówno ze strony rządowej, ze strony powiatu, jak i ze strony gminy w sprawie uchodźców. Jest to ilość ile przybywa osób, jakim zapleczem dysponuje na przykład w tym wypadku gmina, ewentualnie do przyjęcia, o ile się będzie taka potrzeba, uchodźców i zapewnienie ich określonych tutaj warunków. Z tego, co i Państwo słyszeliście, jesteśmy na etapie tworzenia takich, zgłosiliśmy dwa punkty. Jeden punkt zlokalizowany w sołectwie Świecie Kołobrzeskie, drugi punkt, który nie wymaga, przepraszam, pierwszy nie wymaga żadnej interwencji, a więc oprócz zakupu ewentualnie łóżek takiego większego przystosowania do przyjęcia takich osób, o tyle drugi punkt zlokalizowany w miejscowości Niemierze, tam już przebiega remont, a inaczej można powiedzieć dostosowanie do możliwości przyjęcia. W tym wypadku, proszę Państwa, mówimy o zapewnieniu takich warunków zarówno w jednym bądź drugim obiekcie około 15 osób, żeby mogło z tego skorzystać. Proszę Państwa, w spotkaniu uczestniczyłem z członkinią Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, panią Anną Bańkowską, w sprawie podpisania umowy o powierzenie grantu dotyczącego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. To już było. Prawda? Przepraszam. Tak, tak, już za bardzo chyba wróciłem do tego. Proszę Państwa, uczestniczyłem również
Przepraszam bardzo, zaraz. Aha, jestem. Troszeczkę się zagubiłem, za co bardzo przepraszam. Proszę Państwa, uczestniczyłem w spotkaniu z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panem Czesławem Hocem, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Spotkanie odbyło się 15 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy Siemyśl. Sprawa dotyczyła między innymi dalszej kontynuacji ubezpieczenia rolników, a więc też i odszkodowań. I tutaj była forma propozycji, bo to w tej chwili jest dyskutowane, rozszerzenia i możliwości ubezpieczenia rolników od nie tylko tutaj suszy, ale wtedy i gradobicia, przymrozków i innych tutaj czynników, które wpływają na w tym wypadku uzyskiwane plony przez rolników. Jak i również, proszę Państwa, był poruszany temat, że wszystko idzie na dobrej drodze, bo w sprawie demontażu, w tym wypadku pokryć dachowych, w tym azbestem. Bo sami Państwo wiecie, o ile kiedyś był, no super program się rozpoczął, bo można powiedzieć było dofinansowanie stuprocentowe, natomiast potem ono się zmieniało i dochodziło do tutaj w tym wypadku, część tylko pokrywał fundusz ze środków rządowych, natomiast do pełnego zdjęcia, bo to zdjęcie i utylizacja w to wchodziło, było stuprocentowe, jak zaznaczyłem, natomiast potem się zaczęło zmieniać i ostatecznie wychodziło, że było po 50 strony po stronie funduszu i po 50% ze strony wnioskodawcy czy właściciela. Natomiast ma to się, proszę Państwa, zmienić na korzyść właśnie tutaj właścicieli nieruchomości. Ma być ponownie tutaj rozważana możliwość stuprocentowego pokrycia tych kosztów. Mało tego, przewidziana jest też propozycja dopłaty do wymiany na przykład czy blachodachówkę, czy inną formę. Tutaj taka propozycja się pojawiła, 40 zł do metra kwadratowego. Miejmy nadzieję, że to wszystko się zmieni. Tak samo, proszę Państwa, była poruszona sprawa, do Państwa dociera, sprawa tych folii rolniczych. Myślę, że kiedyś Państwu podkreślałem, jest to problemem, bo powinno być rozwiązane na etapie, kto dostarcza, u kogo się kupuje. Potrzeba, mogła być taka możliwość, że tam się oddaje. Taka jakby kaucja, tak? Natomiast gdzieś były przyznane środki, które, proszę Państwa, w jakiej części pokrywały tą zbiórkę i odbiór odpadów od rolników. Natomiast był dylemat, co zresztą, nie wszyscy rolnicy deklarowali chęć współfinansowania, a więc pokrycia w 100% tych kosztów. Być może, jak Państwo wiecie, jak Państwa informuję, że może się to po prostu zmienić. Uczestniczyłem w spotkaniu z radnymi Rady Gminy w Siemyśl i to było 16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu. Uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie 19 marca. Uczestniczyłem w spotkaniu z komendantem powiatowym Policji w Kołobrzegu w Urzędzie Gminy 24 marca. Oczywiście Państwu będziemy na ten temat, spotkamy się po sesji, na temat, bo o ile wcześniej była próbowane wskazanie, bo jak Państwo wiecie, ma powstać u nas, czym jest taki zamiar powstania komisariatu policji. My dysponujemy wolnymi pomieszczeniami, które w pierwszej wersji były zaakceptowane, natomiast uległo to zmianie, ponieważ trzeba byłoby zapewnić to, jakby powiedzieć, dostępność do pomieszczeń ewentualnie policji przez osoby niepełnosprawne. Tam budowany ten obiekt w latach 2000, nie, Krzysztof, 1000,
Ale mniejsza o to. Kilkanaście lat temu był ten obiekt budowany, no i oczywiście były inne wtedy wymogi. Teraz znowu są inne i ten obiekt, pomieszczenia, o których wspominałem, muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, uczestniczyłem w zgromadzeniu Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsenty w Karlinie. Uczestniczyłem w spotkaniu Klubu Seniora Gminy Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyśle. Spotkanie się odbyło 24 marca tego roku. I uczestniczyłem w spotkaniu z sołtysami z gminy oraz członkinią Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, panią Anną Bańkowską, w sprawie gali sołtysów, która ma się odbyć w maju, i to spotkanie się odbyło w Urzędzie Gminy 25 marca. I informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Siemyśl. 10 lutego 2022 roku ogłoszono treść zamówienia publicznego na rozbudowę budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno. Ogłosiliśmy tą treść 9 marca i została ogłoszona informacja o otwarciu ofert. Jak tutaj Szanowną Radę informowaliśmy, wygrała oferta na tą chwilę złożona przez przedsiębiorcę czy firmę pochodzącą z Białogardu na kwotę blisko 13,5 miliona złotych. Na podstawie podjętej uchwały numer 203 łamane przez 36 łamane przez 22 z dnia 28 stycznia 2022 roku, 23 lutego 2022 ogłoszono zapytanie ofertowe na sprawowanie, opracowanie, przepraszam, zmianę studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl. Przedmiot ustaleń zmiany studium dotyczy zmian na obszarach otuliny elektrowni wiatrowych w granicach działek ewidencyjnych o numerze 107/1 oraz numerze 7 położonych w obrębie ewidencyjnym Kędrzyno, gmina Siemyśl, w zakresie dopuszczenia na wyżej wymienionej nieruchomościach zabudowy kubaturowej z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej. W związku z unieważnieniem zapytania ofertowego 8 marca 2022 roku, w tym wypadku unieważnienie odbyło się z powodów braków formalnych. 9 marca bieżącego roku ponownie ogłoszono wyżej wymienione zapytanie ofertowe, a informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono 16 marca 2020 roku na BIP-ie. Z pozostałych spraw zarządzeniem wewnętrznym numer 4/22 wójta gminy Siemyśl z dnia 15 lutego 2022 roku zmieniającym regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Siemyśl wprowadzono w Urzędzie Gminy stanowisko pracy do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi. Nabór ogłoszono 24 lutego tego roku, a jego wyniki ogłosiliśmy 14 marca. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wymiarem i ewidencją, księgowością, egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ja tylko Państwu powiem, że wygrała oferta mieszkanki naszej gminy z miejscowości Nierzyn, a więc nasza mieszkanka. Od 28 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy Siemyśl przy okienku kasy bankowej prowadzona jest zbiórka pieniężna na zakup najpotrzebniejszych środków dla osób z Ukrainy.
Od 16 marca 2020 roku można składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. I proszę Państwa, 16 marca 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego można składać wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie. Jeśli chodzi, proszę Państwa, tak krótko, jeśli chodzi o tutaj składanie tych wniosków o refinansowanie tutaj ponoszonych kosztów, ja tutaj apeluję do mieszkańców, żeby proszono nas, żeby poprosić te osoby, aby składały wnioski za pewien okres, a więc w tym przypadku, jeśli osoba jest te minimum 2 tygodnie, żeby to było za 2 tygodnie, za miesiąc, dlatego że dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, może nie u nas, gdzie te wnioski są składane jakby po tygodniu pobytu. Także będzie finansowanie, ja przypomnę, w kwocie 40 zł za jeden dzień. Także tutaj, żeby poczekać, o ile jest taka możliwość, osoby, która będzie wnioskować, że może poczekać i trochę z opóźnieniem złożyć, to nie będzie miało wpływu na to, czy te środki zostaną przyznane, czy nie. One zostaną przyznane na pewno. I proszę Państwa, powiem tak, jeśli chodzi o nadanie PESEL-u, odbywa to się w sposób taki, że panie, które pracują przy nadawaniu PESEL-ów, umawiają się z osobami zainteresowanymi na dany dzień, daną godzinę, więc u nas nie ma czy takich kolejek, odbywa się, uważam, to w sposób bardzo sprawny i w tej chwili, że tak powiem, bezproblemowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może tylko tak mówię dwa słowa. Chyba się należą dla wszystkich mieszkańców. No to ja chyba nie ma chyba czegoś więcej jak dar serca od wszystkich. Mówię przy takiej sytuacji, jak obecnie panuje, że no potrafimy stanąć na wysokości zadania i te osoby przyjąć tak jakby rodzinę. Jest troszkę, przebywa u nas na naszym terenie. No i wszystkim nam, wszystkim dziękuję. Tutaj pani Dorota Wasylów, to ona tak jakby koordynatorka, ona wszystko i ona śpi, ale i tak wie, co się dzieje na terenie gminy. My też jako radni stworzyliśmy taki fundusz, część już pieniędzy przeznaczyliśmy, z naszych diet przeznaczyliśmy na zakup węgla tu dla rodziny w Siemyślu i jesteśmy cały czas w kontakcie z panią Dorotą, z gminą, cały czas wiemy, w razie potrzeby można się zwrócić do nas. Podejrzewam, że to na razie jest czubek góry, bo ta pożoga wojenna się nie kończy, ale my mamy wielkie serca. Jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom. Ja też również od siebie bardzo też pragnę podziękować naszym mieszkańcom za tą otwartość, życzliwość i spontaniczność w przyjmowaniu tutaj osób dotkniętych wojną. Proszę Państwa, oglądamy, czytamy bestialstwo i przede wszystkim braku zasadnego do tego, co się dzieje. To jest dla nas, już nie mówiąc o osoby, które jakby doświadczyły tego, a więc mieszkańców samej Ukrainy. My tylko wiemy tutaj z informacji prasowych, co się dzieje. To jest barbarzyństwo, bestialstwo. W obecnym XXI wieku dochodzi do takich zbrodni, których doświadczyli nasi bądź rodzice, bądź dziadkowie. Myśleliśmy, że takie okropieństwa wojny, że po prostu nie będziemy świadkami. Niestety osoba, która sprawuje władzę już tutaj w Rosji, czy osoby, podjęły taką decyzję o rozpętaniu tutaj nieuzasadnionej agresji na sąsiednie państwo. Prowadzenie tych działań w sposób bestialski, gdzie cierpią przede wszystkim osoby cywilne. I tutaj eksodus, który trwa, ucieczka z tych stref wojny, tutaj
tym przypadku no, graniczymy z Ukrainą, ale jesteśmy i przede wszystkim podobni językowo. I tutaj ta życzliwość, której my jesteśmy znani jako naród, to też ma odzwierciedlenie, w jaki sposób przyjęliśmy i jak zapewnialiśmy, jeszcze kiedy nie było mówionych o środkach tutaj ze strony rządowej. To była ta spontaniczność i przede wszystkim, jak to mówią, życzliwość i współczucie. I mówię, dziękuję tutaj wszystkim Państwu, również i radnym za zainteresowanie, za pochylenie się nad tym problemem. Dziękuję sołtysom, dziękuję tutaj Ośrodkowi Pomocy Społecznej, bo też tego pilnuję i proszę Państwa dyrektorom szkół, bo tutaj, jak Państwo wiecie, wszystkie osoby, bo takie padają zarzuty, że albo gmina, albo no, ktoś nic nie robi, albo radni. No to troszeczkę jest w błędzie. A wracając do dyrektorów szkół, mówię tutaj, jak Państwo wiecie, o ile tutaj przebywające dzieci na terenie Polski zadeklarują chęć jakby uczęszczenia do szkół, to jesteśmy tutaj zobowiązani do umożliwienia im i tutaj stworzenia odpowiednich warunków. Mało tego warunków, to jest trauma dzieci, które uciekają przed wojną, okropieństwa tej wojny. No i tutaj też jest potrzebne to wsparcie psychologiczne, tak, które te osoby otrzymują, a oczywiście, proszę Państwa, pomoc. Pomoc i życzliwość od wszystkich mieszkańców naszej gminy, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Siemyśl na 2022 rok, druk nr 229. Było szczegółowo omawiane, ale jak zwykle, panie skarbnik, proszę. Szanowni Państwo, przedłożony pod Państwa obrady projekt uchwały porządkuje nam budżet i przygotowuje już do sporządzenia sprawozdań za pierwszy kwartał. Otrzymaliśmy już ostateczne informacje o ostatecznych kwotach, jeśli chodzi o budżet dotyczący Wojewody Zachodniopomorskiego, jak również z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach dotacji, subwencji naszych. I tak, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o Wojewodę, środki, które mieliśmy pokazane jako wstępne kwoty, zostały utrzymane w tej samej wysokości. Natomiast z informacji Ministra Finansów wynika, że należy pomniejszyć plan, jeśli chodzi o subwencję oświatową, o 44 157 zł. Ponieważ te kwoty planu muszą się zgadzać z tym, co podaje Minister Finansów przy sprawozdaniach, które za chwilę trzeba będzie sporządzać za pierwszy kwartał. Ale wrócę do omówienia właśnie projektu tej uchwały. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 753 699 zł i 42 grosze, o czym informuje Państwa załącznik numer 1. I jak szczegółowo wyjaśniałam Państwu na komisjach, króciutko przypomnę, wprowadzamy środki dotyczące cyfrowej gminy, jest to kwota 116 250 zł. Środki te wpłynęły już na wyodrębniony rachunek budżetu gminy. Gmina otrzymała również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, o czym również w swojej relacji informował Pan Wójt, z dwóch źródeł, z rezerwy subwencji oświatowej, jak również od Wojewody Zachodniopomorskiego. I Szanowni Państwo, wprowadzamy również po stronie dochodów planowaną kwotę na zakup sprzętu komputerowego dla rodzin popegeerowskich. Jest to kwota 606 918 zł. Następnie zmniejsza się wydatki właśnie o zmniejszoną subwencję oświatową, to co już mówiłam wcześniej. I kolejny załącznik informuje Państwa o zwiększeniu planu wydatków. Jest to kwota 987 476 zł. I tak, Szanowni Państwo, o czym informuje Państwa kolejny załącznik. Pieniądze, które otrzymaliśmy na wsparcie psychologiczne z dwóch źródeł, trafiają oczywiście do szkół na ten cel, na jaki gmina je otrzymała. Jeśli chodzi o cyfrową gminę, to również, tutaj jest tylko w załączniku numer 4 zmiana klasyfikacji, ale środki zostają te same.
Następnie wprowadzamy również środki na wydatki bieżące dotyczące wycen i wprowadzamy dodatkowe zadanie inwestycyjne, które za chwilkę omówię, ale wydatek inwestycyjny dotyczący modernizacji lokalu mieszkalnego, który będziemy robić. Następnie, Szanowni Państwo, znaczna kwota też trafia do Instytucji Kultury, uzupełnienie planu, który jest niezbędny, aby Instytucja Kultury realizowała swoje statutowe zadania. Także, Szanowni Państwo, jak Państwo na pewno zauważyliście, różnica między dochodami a wydatkami jest na minus, czyli częściowo rozdysponowujemy wolne środki z zeszłego roku, a tym samym ulega zmianie wynik finansowy. Wolno nam to zrobić, ponieważ budżet roku 2021 zamknął się nadwyżką, więc gmina dysponuje wolnymi środkami, które może przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia komisji? Pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwały Rady Gminy Siemyś w sprawie zmian w budżecie gminy Siemyś na 2022 rok, druk nr 229. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Gminy Siemyś zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyś na 2022 rok. Ponownie Panią Skarbnik, proszę. Szanowni Państwo, Państwo już doskonale wiecie, że w momencie, kiedy Szanowna Rada wprowadza zmiany do budżetu polegające na zwiększeniu, zmniejszeniu lub wprowadzeniu dodatkowych kwot na zadania inwestycyjne, tak jakby z automatu należy uaktualniać załącznik zadań inwestycyjnych, który jest załącznikiem do głównej uchwały budżetowej. Z racji tego, że przed chwilą, za co dziękujemy jeszcze raz, Państwo podjęliście uchwałę o zmianach w budżecie i były tam przeznaczone środki na modernizację lokalu mieszkalnego, w tym załączniku właśnie dokonano aktualizacji poprzez dodanie tego zadania. Zmieniono również klasyfikację przy planie, jeśli chodzi o wydatkowanie środków na zakupy inwestycyjne w ramach cyfrowej gminy. Jak również, Szanowni Państwo, o czym Pan Wójt też w swojej informacji czytał, tutaj w zadaniu dotyczącym rozbudowy szkoły poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i sal towarzyszących została zwiększona kwota na to zadanie z racji tego, że najkorzystniejsza oferta i tak jest wyższa niż mieliśmy w budżecie zabezpieczone środki. To za chwilkę omówię Państwu bardziej szczegółowo, omawiając zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ tutaj w tym załączniku odnośnie tego zadania zmienia się tylko łączna kwota finansowa tego zadania. Nie zmieniamy kwoty, jaką planujemy wydać w tym roku, stąd też nie ulegają zmianie kwoty planowanych wydatków na ten rok w tym zadaniu, jeśli chodzi o rok 2022. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia komisji? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Siemyś zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyś na 2022 rok, druk nr 230. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Gminy Siemyś zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyś na lata 2022-2030. Poproszę Panią Skarbnik.
Otóż, Szanowni Państwo, ja króciutko przypomnę, wiem, że Szanowni Radni wiedzą o tym, uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy budżetowej uchwalamy, Państwo uchwalacie tak jakby na równi z uchwałą budżetową. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nie muszą być dokonywane za każdym razem, kiedy dokonuje się zmian w budżecie, ale jeżeli zmiany w budżecie powodują zmianę wyniku finansowego, a tak się stało właśnie przed chwilą, że podjęta uchwała dotycząca zmian w budżecie zwiększyła deficyt, no to już ten wymóg jest i należy tą wieloletnią prognozę uaktualnić. Ale również takim na równi głównym czynnikiem, który powoduje, że Pan Wójt przedstawia Szanownej Radzie projekt uchwały zmieniającej WPF-kę, jest zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy szkoły. I tak jak Państwu powiedziałam, że najniższa oferta jest wyższa do tego jeszcze od środków, które gmina ma zagwarantowane w tym i w przyszłym roku, ponieważ jest to zadanie planowane na 2 lata i w wieloletniej prognozie się znalazło w wykazie przedsięwzięć, żeby Pan Wójt mógł podpisać umowę z tą firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, muszą być zabezpieczone środki na całe to zadanie. I tak jak wspomniałam, nie zmieniamy planu na rok 2022, tylko zmieniamy plan na rok 2023, czyli zwiększamy wartość tego zadania o 1,5 miliona złotych, co jest pokazane w wykazie przedsięwzięć, jak również w wieloletniej prognozie finansowej. Zakłada się na dzień dzisiejszy, planujemy, że te 1,5 miliona złotych to 500 tysięcy będą stanowiły dochody własne, natomiast 1 milion złotych gmina planuje wyemitować obligacje. Czy one będą potrzebne już w tym roku, czy w przyszłym? Zobaczymy, jak będziemy znać już harmonogram prac od wykonawcy. I w związku z tym jest pokazane i finansowanie właśnie obligacjami i pokazanie spłat tych obligacji, ale najważniejsza rzecz, że właśnie zwiększamy w wykazie przedsięwzięć na tym zadaniu kwotę ogólnej wartości tego zadania i kwotę przypadającą na rok 2023 i zakładamy, że Szanowna Rada podejmie tą uchwałę, wtedy Pan Wójt będzie mógł podpisać umowę z potencjalnym wykonawcą, ponieważ środki Szanowna Rada w tej uchwale zagwarantuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Budżetowej. Pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Na komisjach zawsze jest szeroko omawiane. Teraz praktycznie tylko formalność. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwały Rady Gminy Siemyś zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Siemyś na lata 2022-2030. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Bardzo dziękujemy. I ogłaszam 5 minut przerwy. Tak naprawdę króciutką.
Wznawiam sesję Rady Gminy Siemyśl. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Gminy Siemyśl w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. I tu dwa słowa pewnie Pan Wójt. Merytorycznie żeśmy dość długo dyskutowali na komisji, ale dwa słowa proszę. Sytuację społeczno-polityczną mogę tak powiedzieć, no i wprowadzone i zaakceptowane przez Państwa w tym wypadku inwestycje, które będziemy już realizujemy i będziemy realizować w roku bieżącym, jak i w roku następnym. Stąd to powoduje takie rozdrobnienie. Wiecie Państwo, też złożyliśmy wnioski do budżetu naszego państwa o środki z Polskiego Ładu na przebudowę dróg, budowę oświetlenia ulicznego i tam też jest potrzebny wkład od 2 do 5%. Miejmy nadzieję, że te środki zostaną przyznane naszej gminy i będzie do nas stać również wnieść swój wkład i realizować też oczekiwane następne inwestycje, jak zaznaczam, które będą się odbywać na różnych miejscowościach naszej gminy. Stąd moja prośba o niewyodrębnianie budżetu gminy środków na Fundusz Sołecki. Dobra, dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej? Pozytywna. Dziękuję, otwieram dyskusję. Radny Chrycenko, proszę. Ja mam takie pytanko. Wiemy, że 11 sołectw ma gmina Siemyśl. Łącznie jaka to jest kwota, mogłaby Pani Skarbnik? Tak, już mówię, jestem przygotowana, mam wyliczone, sekundkę. Łącznie, Szanowni Państwo, 340 tysięcy. No właśnie, 340 tysięcy należałoby znaleźć, ale myślę, że to jest taki ciężki okres dla nas wszystkich, także musimy podjąć stosowną decyzję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Jeszcze ktoś z radnych? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki, druk nr 232. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Gminy Siemyśl w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwa słowa. Pan Wójt, proszę. Omawialiśmy szczegółowo na komisji, ale proszę dwa słowa dla mieszkańców. Przewodniczący, dyskusja odbywała się na komisjach. Propozycja spotkała się z Państwa strony, jeśli chodzi o głosowanie jednogłośne. Jest włączone. I nasza propozycja, jeśli chodzi o tutaj zmianę tych stawek, ja Państwu przypomnę, że jakie one obowiązywały do tej chwili. Propozycja za tutaj udział za godzinę udziału w działaniu ratowniczym
lub akcji ratowniczej. Wynosiła ona kwota 15 zł. Teraz jest propozycja, aby tą kwotę podnieść do 20 zł. I z kwoty 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach, żeby ją podnieść do kwoty 12 zł. I proszę Państwa, taką informację, którą Państwu przekazałem na komisji, rozliczenie odbywa się w teraz sposób od pełnej godziny. Więc jeśli akcja będzie trwała jak do tej przykładowo 70 minut, to strażacy rozliczali się tutaj za te 70 minut. Natomiast od tej chwili, a więc gdy od przyjęciu, od 1 kwietnia za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej jest rozliczana od pełnej godziny. Więc po rozpoczęciu akcji, w tym wypadku drugiej godziny, nie liczymy już minutowo, a już pełną godzinę. Dziękuję bardzo. No i oczywiście proszę o przyjęcie projektu tej uchwały. Dziękuję bardzo i z tego co wiem, uczestniczył Pan Wójt w spotkaniach sprawozdawczych w jednostkach. Tam były wspomniane były te kwoty, tak? Tak, no oczywiście nie można nie wspomnieć, że w niektórych gminach te stawki są większe. Konsultowane było. Nie wiem, ale akceptacja do proponowanych stawek była i zrozumienie. Natomiast zawsze, proszę Państwa, i strażacy o tym wiedzą i Państwo też, że co do ewentualnych zmian, zawsze w trakcie czy roku, bądź z nowym rokiem można wrócić. Dziękuję bardzo. Opinia komisji. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Radny Chrycenko, proszę. Proszę Państwa, musimy troszeczkę sobie porozmawiać o naszych strażach, a przede wszystkim tak jak tutaj o Straży Ochotniczej z Charzyna. Jest to naprawdę wzór. Z tego co ja tu obserwuję, czuję się bezpiecznie mieszkając niedaleko Charzyna, że tacy ludzie działają, że tacy ludzie są. Są to naprawdę ludzie oddani i naprawdę te stawki, jakie dzisiaj tutaj proponujemy dla tych ludzi, to nie szkoda. Naprawdę nie szkoda. W każdej sytuacji potrafią się zgrać, zebrać i pomóc. Także dziękuję ślicznie. Dziękuję. Myślę, że te podziękowania, szczególnie przy ostatnich, jeśli Pan Przewodniczący szybko pozwoli, przy ostatnich zdarzeniach, które byliśmy świadkami na terenie naszego województwa zachodniopomorskiego, a więc tutaj jeśli chodzi o wichury, oczywiście tutaj nieoceniona praca wszystkich jednostek i wszystkich strażaków, jeśli chodzi o nasze województwo. I też można powiedzieć, słowa uznania, ale mówię, dla wszystkich podziękowania. Dziękuję bardzo. Że jak powiem tylko dwa słowa, ewentualnie mówię, że kiedyś strażak to utożsamiał się tylko z pożarem, ale to było dawno i nieprawda. Teraz strażak ratuje i życie, i bociana. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę Panie. Uciekło mi jedno takie, nad czym jestem smutny odnośnie tutaj straży w Charzynie, nad tym, że tym zabytkiem muzealnym jeżdżą. Także Panie Wójcie, jeżeli kiedykolwiek znajdą się jakieś pieniądze na zabezpieczenie, bo z tego co rozmawiałem z prezesem, chodzi o zabezpieczenie wkładu na nowy pojazd, to myślę, że doczekają się kiedyś. Dziękuję. No to ja dwa słowa. Oczywiście na tym zebraniu w Charzynie tutaj poruszono tą kwestię. Ja przedstawiłem, proszę Państwa, nasze możliwości i wiedziałem, że tutaj Pan zarówno radny i strażak uczestniczył w tym spotkaniu i sam powiedział, że żadnym problemem nie będzie zaciągnięcie w tym przypadku większego kredytu i znalezienie tych środków na udział własny. Natomiast to, co dzisiaj Państwo byliście i usłyszeliście przede wszystkim informacje od Pani Skarbnik i naszych możliwości, no to można powiedzieć tylko z przykrością, ale taka możliwość po prostu musi być odłożona w czasie. Jak Państwo zauważyliście,
realizujemy kilka inwestycji, na które nie mamy w pełnych w tym zakresie zabezpieczonych środków i oczywiście będziemy się posiłkować tutaj pożyczką. Jest wiele niewiadomych, przed którymi staje między innymi też nasza gmina. Też Państwo wiecie, i to też powiedziałem na zebraniu, od kilku lat mówię o sytuacji, jaka jest tutaj w tym wypadku w naszej komunalce, o potrzebie zakupu nowego ciągnika. Jeździmy jeszcze chyba bardziej wiekowym sprzętem, używamy niż straż. Natomiast sami Państwo wiecie, Wasze interpelacje w większości dotyczą stanu dróg. Jeśli nie doposażymy przykładowo naszych pracowników w odpowiedni sprzęt, będziemy musieli zlecać to firmom zewnętrznym, a sami Państwo wiecie, bo oczywiście uchwalacie ten budżet, a ja przypomnę, może tak na sumienie, że od kilku lat ta kwota, którą otrzymuje, czy Państwu przedstawiamy, Państwo głosujecie na tym, przyjmujecie tą kwotę, ona oscyluje około 150 tysięcy rocznie. Przypomnę, rocznie na utrzymanie dróg. Przy obecnych, ale i postępujących co roku, większych kosztach i zakupu materiałów, czy wynajęcie jakichś firm, żeby zrobiono coś, zaznaczam, porządnie, żeby był tego efekt, to potrzeba większych pieniążków. I chciałbym i życzę i Państwu, i sobie, i strażakom, i mieszkańcom, żeby było nas stać na większe możliwości w tym wypadku zakupu czy inwestycji. Oczywiście chciałbym, żebyście Państwo, zarówno kiedy będziecie pochylać tutaj nad problemem doposażenia straży, też i nad doposażeniem pracowników urzędu naszego gminy i zabezpieczeniu środków na drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. My doskonale o tym wiemy. Podejmując każdą decyzję, to każdy myśli o każdej złotówce. Tylko że na temat straży, że tak powiem, mówię, żeśmy na temat straży i to tak mimochodem wiadomo, że jest potrzeba. A teraz jest potrzeba wybudować salę. I kończymy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, druk nr 233. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Dziękujemy. Dziękuję w imieniu druhów strażaków. To znaczy sami tylko dodam króciutko, jak i Państwo wiecie, wszystkie jednostki z naszego terenu, co się chwali, wszystkie te pieniążki z akcji, z ćwiczeń przeznaczają na swoją bieżącą działalność. Także można powiedzieć, tak jak użyłem określenia na komisji, nie biorą to do własnej kieszeni. Dobra, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemyś na 2022 rok, druk nr 234. Panie zastępcy wójta, proszę. Witam serdecznie. To ja tak krótko, bo tutaj wójt dosyć długo mówił na poprzedni temat, także szybciutko, bo wiem, że wszystkich czas goni. Przyjmuje się oczywiście program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemyśl. Proszę Państwa, kwota, jaka jest przeznaczona na rok 2022, to jest kwota 22 tysiące. Mamy kontynuację umowy, bo umowa jest zawarta do końca tego roku, z czego mamy dwie umowy na przyjmowanie i na wyłapywanie zwierząt. Jeszcze tylko wspomnę, że w tym programie zapis nowy, to jest opieka nad kotami wolno żyjącymi, czyli tak naprawdę ustalenia tych skupisk i co za tym idzie, sterylizacja. Także jeżeli Państwo macie pytania, to proszę, jeżeli nie, to... Dobrze, dziękuję bardzo. Opinia Komisji Budżetowej. Pozytywna. Otwieram dyskusję.
Radny Chrycenko, proszę bardzo. Na komisji pani zastępczyni powiedziała, że z naszego terenu gminy Siemyś są dwa pieski, także ja z tego miejsca apeluję może o jakąś adopcję, może ktoś przyjaciela potrzebuje. Także żeby te pieski się tam nie męczyły, to może... A jakiś przykład od zgłaszającego? Proszę? No mam jednego. Ale nie wiem, czy ten drugi będzie go lubił. Smutno, to tak. Można przecież drugiego będzie. Musiałbym wraźnie najpierw z jednym porozmawiać z drugim. Tak, nie, ale teraz poważnie, jeżeli to faktycznie nie kupujmy, a w schronisku czekają zza krat, jak to się mówi. Dziękuję ślicznie. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Radna Martysz, proszę. Dziękuję bardzo. Sami rodzice próbują dzieci, żeby przekazać im to, co najlepsze. Podejrzewam, że tak jakby tak suma summarum wziął, to 99% mieszkańców terenów wiejskich posiada jakiegoś psa, kota i to we krwi chyba większość dzieci mają. No widzi pani radna mówi bardzo takie miłe słowa, a pani dyrektor od razu się uśmiecha, już ma pomysły. Dobra, dziękujemy. Takie akcje już były robione, pani dyrektor, nie? Dobrze, dziękuję. I teraz wybiłem się z rytmu. Będziemy głosować, tak? Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siemyś na 2022 rok, druk nr 234. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Gminy Siemyś w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyś na rok 2022. Pani kierownik Ośrodka Pomocy, proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Będziemy za chwileczkę, będą państwo za chwileczkę procedowali uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl na rok 2022. Jako gmina przystąpiliśmy do realizacji tego programu. Jest to program rządowy Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego możemy uzyskać 100% dotację na realizację drugiego modułu programu Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego możemy zakupić opaski bezpieczeństwa dla osób starszych w wieku 65+, niesamodzielnych seniorów, którzy otrzymają takie opaski bezpieczeństwa. Są to urządzenia monitorujące funkcje życiowe takich osób starszych, które nie mogą zostać zaopiekowane albo przez brak opiekunek na terenie naszej gminy albo przez własną rodzinę. I warunkiem do tego, żebyśmy mogli otrzymać taką dotację, jest przyjęcie programu osłonowego zgodnie z artykułem 17 ustęp 2 punkt 4 ustawy o pomocy społecznej, który mówi o tym, że w wyniku rozeznanych potrzeb gmina może przyjąć programy osłonowe, na podstawie których może zaopiekować, że tak powiem, swoich mieszkańców. Program jest szczegółowy, opisuje, do kogo może trafić takie wsparcie, jaki jest jego cel, czego dotyczy. Więc jeżeli mają państwo jakieś pytania, omawiałam to dosyć szczegółowo na komisji. Jeżeli mają państwo jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, to bardzo proszę. A jeżeli nie, to bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Ja tylko tak wspomnę jeszcze odnośnie tego programu, odnośnie tych samych opasek.
to może ze względów naprawdę bezpieczeństwa seniorów, który zawiera przycisk bezpieczeństwa, może jedna z tych trzech funkcji, zależy detektor upadku, co się zdarza na przykład, nie? Czujnik zdjęcia opaski, lokalizator, czy sygnał alarmowy. Bo to różnie tutaj bywa. Ministerstwo wymaga, żeby te urządzenia miały określone funkcje, które są szczegółowo opisane właśnie w samym programie rządowym i rozeznając potrzeby firmy, które się do nas zgłosiły, wszystkie te funkcje zapewniają i spełniają wymogi. Opinia Komisji Budżetowej. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl na rok 2022. I dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Bardzo dziękuję. Żeby seniorzy żyli jak najdłużej. Tak, zaopiekowani. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała Rady Gminy Siemyśl w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Siemyśl miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. I dwa słowa, pan sekretarz, proszę. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem wcześniej na komisjach, nowym obowiązkiem Rady Gminy jest ustalenie miejsc do handlu dla rolników i ich domowników, jak również wprowadzenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w tych miejscach. Proponujemy, żeby takim miejscem do handlu w soboty i piątki był Siemyśl, ulica Szkolna, a konkretnie plac przy kościele. Wydaje się, że wskazanie jednego miejsca będzie jak najbardziej wystarczające, ponieważ doskonale wiemy, że w naszej gminie nie ma zwyczaju handlu takiego prowadzonego przez rolników, ale zgodnie z prawem realizujemy nasz ustawowy obowiązek i proponujemy wyznaczenie tego jednego miejsca, jak również przedstawiamy bardzo krótki regulamin określający zasady prowadzenia handlu we wskazanym miejscu. Praktycznie nie wnosimy jakichś obostrzeń wielkich. Chodzi o to, że handel ma być prowadzony w godzinie od 8 do 15. Prosimy również o zajmowanie miejsca tylko i wyłącznie na tym placu, o dokumentowanie praw do handlowania w tym miejscu, jak również utrzymanie ładu i porządku w miejscu handlu. To chyba wszystkie najważniejsze sprawy, które są w tym projekcie uchwały. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Opinia Komisji Budżetowej. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Siemyśl w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Siemyśl miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, druk nr 236. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnych punktów. Dlatego panie radny Chrycenko, wcześniej pana nie pytałem o pana opinię. No tak dzisiaj, tak przyzwyczaił pan nas dzisiaj do opinii swoich. Ja nie, pozytywnie oczywiście. No to dobrze, cieszę się. Teraz trzy projekty uchwał pan przedstawia. No tak, dziękuję panie proszę przewodniczący bardzo za udzielenie głosu. Jak już wcześniej mówiłem, mamy dzisiaj trzy petycje. Jedna petycja, ta pierwsza, to będzie odnośnie wydania zakazu stosowania maseczek, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA, podjęcie działań ratowniczych mających na celu
objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także wydawania specjalnych komunikatów w tej sprawie w mediach. Na komisji szczegółowo żeśmy to omawiali. Ja myślę, że troszeczkę ktoś się spóźnił, bo już tak jak dzisiaj już wiemy, że bez maseczek można się przemieszczać. Odnośnie izolacji też są zmiany. Odnośnie szczepień to na dzień dzisiejszy nikogo tam przymusowo nie prowadzą jeszcze. Także jak najbardziej tutaj ta petycja została uznana w 100% przez Komisję za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Opinia komisji, ja na komisji mówię, bo na sesji, ok. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Siemyśl w sprawie rozpatrzenia petycji, druk numer 237. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, druk nr 238 i ponownie pan przewodniczący Komisji Skarg. Dziękuję. Proszę państwa, druga petycja wpłynęła od Stowarzyszenia Kominki i Piece, a chodzi generalnie o ochronę powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego. W tej petycji, proszę państwa, jest to, że zabrania się, ogranicza się odnośnie palenia w piecu drewnem czy też ekogroszkiem. No, tak jak żeśmy rozmawiali na komisji, że nie można nikogo ograniczyć, żeby w danym miejscu w gospodarstwie domowym było tylko wykorzystywany gaz, czy też inne jakieś źródło energii. Także tutaj petycja jak najbardziej zasadna. Odnośnie ochrony powietrza, to myślę, że bardziej to by się dotyczyło takich województw jak śląskie, czy też małopolskie. U nas, proszę państwa, nie ma takich jakichś hut, które by nasze środowisko tutaj niszczyło. Także ta petycja jak najbardziej zasadna. Tym bardziej, że w petycji ujmują jeszcze takie sformułowania, że kraje zachodnie, czyli bogatsze, jak najbardziej palą tym drewnem i wykorzystują to. I my też nie możemy po prostu ograniczyć swojego zasobu i opalać tylko gazem, czy tylko drewnem. Musi być to zbilansowane. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Radny Habera, proszę. Tak prawdę mówiąc, ochrona ochroną, że środowisko, ale niech się wezmą ludzie w ten sposób, że proszę państwa, jaka cena jest gazu. Ja sam już miałem przejść w tym roku na gaz, ale człowiek nie jest idiotą, przecież liczy. Jaka jest cena gazu, jaka cena opału, to nie idzie w tym kierunku, żeby była ochrona środowiska. Jeżeli się mówi pan, panie przewodniczący, że bogate kraje, bogate, ich stać, ale tu w tym stanie, jaki jest gaz, tyle co zdrożał, naprawdę ja zrezygnowałem, na razie się wstrzymałem, nie wiem jak będzie dalej. Dalej palę właśnie tak drzewem i węglem. A z gazem, ja gaz mam bliziutko, mam na domie, tylko aby podłączyć, ale ekonomiczne sprawy i to nie tylko indywidualnie, ale ludzie wszyscy myślą tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Łojek, proszę. Ja tutaj się zgadzam z radnym Haberą również, tym bardziej, że gaz jest, no może nie polityczny nawet w tej chwili, troszeczkę się robi w kontekście tej wojny na Ukrainie. Natomiast tu jeszcze można zwrócić uwagę właściwie do tej petycji ogólnie, że
na jakość tych opałów, żeby drewnem palić oczywiście, ale odpowiednio wysozonowanym węglem też jakiejś lepszej jakości, nie palić śmieciami. Tu, tutaj chyba w tym kierunku powinno iść, a nie w kierunku tym, żeby zakazać w ogóle palenia węglem czy drewnem. Dziękuję. Podejrzewam, że pomysłodawca chyba bardziej by o tym, bardziej o tym zależało, ochronę środowiska, mówię, a nie żeby zabronić kto czym ma palić, nie? Na razie jeszcze mamy wolny wybór. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze dyskusja na temat opału. Radny Wers, proszę. Ja tylko tak jakby odnosząc się do petycji, że to tak nie do końca chyba ona powinna być przez nas rozpatrywana, bo tak naprawdę to na szczeblu centralnym gdzieś się decyduje o tym, o tym, czy będą jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o energię stosowaną, a tak naprawdę gmina będzie musiała się do tego dostosować. A z tego, co wiem, na szczeblu gminnym my żadnych ograniczeń w tym momencie nie chcemy wprowadzać. Także taka rozmowa troszeczkę o niczym. No może nie do końca, bo podejrzewam, że ktoś to wykorzysta, że tyle gmin jest za tym, żeby ograniczyć, później pójdzie wyżej, ewentualnie to może coś mieć jakiś wpływ w Sejmie, ale to tylko gdyby. Ale z tego, co ja mogę w tej dyskusji krótko, z tego, co pamiętam, chyba do 2030 roku powinno dokonać się wymiany. Do 2028. 28, nawet bliżej. Będą piece piątej generacji. Okej, ale sami Państwo widzicie na obecną sytuację polityczną, kiedy przykładowo mówicie o gazie, gdzie on się staje tym, że tak powiem, nie tyle kartą, co formą szantażu. Tak? I wykorzystany. Natomiast sami Państwo zwróciliście uwagę, że i pojawia się informacja w mediach, że troszeczkę to nastawienie, które było takie rygorystyczne, jeśli chodzi o używanie tych nośników, czyli surowców, które pozyskuje się energię, bądź do ocieplania, bądź w innych rzeczach, po prostu ma to ulec pewnym zmianom, bo wiadomo, że tutaj otwierają się w różnych krajach ponownie kopalnie i oczywiście tańsze źródło energii. Jesteśmy w trakcie dyskusji nad petycją. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania uchwały Rady Gminy Siemyś w sprawie rozpatrzenia petycji druk nr 238. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji druk nr 239. Podobnie pan przewodniczący Komisji Skargi i Wniosków. Proszę Państwa, ta trzecia petycja niczym tak naprawdę się nie różni od tej pierwszej, bo też jest tutaj przypomniane o tym ochronie powietrza w województwie zachodniopomorskim, ale tutaj też jest, bo to dostaliśmy pismo z cechu z Dunów Polskich. Ja myślę, że tu bardziej tutaj ta grupa zawodowa boi się o utratę, mi się wydaje, pracy, bo jeżeli przykładowo zmienimy tak ten opał, jak już wspominaliśmy, na gaz czy tam inne źródło energii, to tak naprawdę wykluczymy tą grupę zawodową zarobkowania, z utrzymania. Także tutaj właściwie to nawet te pisma pokrywały się, że to jest to samo, co w tej wcześniejszej petycji i tutaj komisja uznała w 100% za zasadną. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Siemyś w sprawie rozpatrzenia petycji druk nr 239.
Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, głosów za 14, jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Dobrze, chwileczkę musimy zaczekać. Jednak 21 wiek, ale komputer nie jest taki szybki, jak się mówi. Przechodzimy do kolejnego punktu wniesionego do porządku obrad. Uchwały Rady Gminy Siemisz w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemisz w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania Siła w Grupie w okresie programowania lata 2021-2027. Było omawiane na komisji, ale proszę Panie Wójcie, dwa słowa. Oczywiście Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak zaznaczył Pan Przewodniczący, dyskusje odbywały się na komisjach. Oczywiście powiem Państwu, tylko przypomnę, że tutaj siedziba stowarzyszenia to jest w Gościnie i dzięki środkom, które mogliśmy pozyskać dzięki tutaj działaniu grupy, przełożyło się na kilka inwestycji na naszym terenie i myślę, że tutaj Państwa przyjęcie tej takiej intencyjnej uchwały co do dalszej współpracy, wyrazimy taką nadzieję na pozyskanie następnych środków i realizację następnych inwestycji na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję A bardzo. Przypomnę, że składka roczna, jeśli chodzi tutaj, którą wnosimy do stowarzyszenia na jego działalność, jest to 3800, jeśli chodzi w skali roku. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej? Pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Siemisz w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemisz w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania Siła w Grupie w okresie programowania 2021-2027. Dziękuję bardzo. Głosowało 15 radnych, 15 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 rok. Proszę Panią Kierownik Ośrodka Pomocy. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedłożone sprawozdanie jest spełnieniem wymogu ustawowego. W każdym roku do 30 marca wójt gminy jest zobowiązany do złożenia Radzie Gminy rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tego zadania. Ustawa w artykule 176 dokładnie opisuje zadania gminy, jeżeli chodzi o realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nasze sprawozdanie odnosi się szczegółowo do zadań, które określiliśmy w
programie wspierania rodziny na terenie gminy Siemyśl na lata 2021-2023, uchwalonego 30 listopada 2020 roku. Poszczególne punkty szczegółowo opisują, jakie działania były podejmowane, zawierają informacje merytoryczne, liczbowe, kwotowe. Jeżeli będą Państwo chcieli zapytać o jakieś szczegóły, to myślę, że odpowiem na wszystkie pytania. Z takich informacji, które dotyczą bezpośrednio sprawozdania istotnych dla Państwa, to tak jak powinniśmy, szereg działań i szereg zadań realizujemy na rzecz rodzin z dziećmi, chociażby wypłata świadczenia 500+, 300+, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego. Kierujemy również do rodzin z dziećmi wsparcie w postaci zakupu posiłku w ramach programu dożywiania posiłek w szkole i w domu. Również obejmujemy swoim wsparciem rodziny z dziećmi w zakresie zasiłków celowych na różne cele zgłaszane w trakcie wywiadów środowiskowych. Jako ośrodek zapewniamy, jako gmina zapewniamy bezpłatny dostęp do specjalistów. Pedagog szkolny i psycholog szkolny jest zatrudniony przez placówki oświatowe, a ponadto w punkcie wsparcia naszym, w punkcie konsultacyjnym zatrudnieni są specjaliści, psycholog, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy, terapeuta uzależnień, radca prawny. Ci wszyscy specjaliści są dostępni dla naszych mieszkańców bezpłatnie. Jako Ośrodek Pomocy Społecznej współpracujemy z instytucjami, które wspierają rodziny. Jest to zarówno Sąd Opiekuńczy, jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja. W sytuacjach, kiedy dostajemy informacje o tym, że coś w rodzinie z dziećmi się dzieje, to oczywiście reagujemy. Jako ośrodek zatrudniamy asystenta rodziny. Jest to osoba, która świadczy swoje wsparcie w środowisku dla rodzin z dziećmi, które tego wymagają. W chwili obecnej mamy zatrudnionego asystenta na podstawie umowy zlecenie. Wtedy, kiedy jest potrzeba, to asystent wchodzi do środowiska. W roku 2021 jedna rodzina była objęta asystenturą. Ta asystentura przyniosła oczekiwane skutki, dlatego procedura się zakończyła. Ponadto w pieczy zastępczej w chwili obecnej z terenu gminy Siemyśl przebywa 7 dzieci. Od początku 2021 roku była to 8 dzieci, z czego 5 dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, 1 dziecko przebywa w pogotowiu opiekuńczym i jedno dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na początku było to 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale jeden z wychowanków się usamodzielnił i w chwili obecnej jedno dziecko przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jeżeli chodzi o zapewnienie możliwości kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych osób, które współpracują i pracują z rodzinami, jak najbardziej spełniamy to wymaganie. Nasi specjaliści są kierowani na szkolenia, które podnoszą ich kwalifikacje zawodowe. Ponadto jako gmina oczywiście współfinansujemy koszty przebywania dzieci w pieczy zastępczej. W zależności od tego, kiedy dzieci zostały umieszczone, ta odpłatność jest w różnej wysokości. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej to jest 10%, w drugim 30% i powyżej trzeciego roku, w trzecim i w latach kolejnych to jest 50% wydatków na opiekę i wychowanie w dzieci przebywającej w pieczy zastępczej. Jeżeli chodzi o potrzeby, jakie mamy tutaj dla Państwa, żeby o tym pamiętać, co nam potrzeba, to przede wszystkim rozwój asystentury rodzinnej i pracy socjalnej jako elementu profilaktycznego i wspierającego rodziny. Musimy mieć zabezpieczone środki na to, żebyśmy mogli zatrudniać asystenta, żebyśmy mogli zatrudniać specjalistów. Kolejna rzecz, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
zabezpieczenie środków finansowych na dalsze zatrudnienia terapeuty rodzinnego i tych specjalistów, o których mówiłam. No i oczywiście propagowanie rodzicielstwa zastępczego. Jest to duża bolączka nie tylko nas jako gminy, ale również powiat się z tą bolączką boryka, ponieważ nie ma kandydatów, którzy chcieliby taką rodziną zastępczą zostać. Dlatego apeluję tutaj ze swojej strony i do Państwa, i do osób nas słuchających, oglądających, jeżeli znacie Państwo osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, to proszę ich skierować do nas, do ośrodka, my później te osoby poprowadzimy, bo jest to bardzo potrzebna instytucja, że tak powiem. Jeżeli chodzi o samo sprawozdanie, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości, coś trzeba dopowiedzieć, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Otwieram dyskusję na temat sprawozdania. Pani kierownik. Każdy z radnych otrzymał, przestudiował. Radna Martysz, proszę. Bliżej tak mikrofon. Tak. We wrześniu 2019 roku pan wójt wydał zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej, ponieważ ustawa mówi o trzech formach prowadzenia takiej placówki. Ze względu na to, że u nas nie ma aż tyle dzieci, które musiałyby korzystać z takiej codziennej, że tak powiem, takiego codziennego wsparcia, funkcjonuje u nas placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie podwórkowej. Jest to dopuszczalne, jest to stwierdzone przez wojewodę, że ten wymóg ustawowy spełniamy. Jest to placówka prowadzona przez chorągiew zachodniopomorskiego, przez ZHP, tak, dokładnie. Te zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Ta harcówka jest udostępniona w szkole, jeżeli dobrze pamiętam. Zajęcia się odbywają i stacjonarnie, i w trakcie pandemii były one realizowane również online. Z terenu naszej gminy w tamtym roku, w trakcie całego roku, 7 dzieci korzystało z tej formy wsparcia. Realizowane są tam zadania takie statutowe, że tak powiem, ZHP, więc wszelkie formy wolontariatu, wszelkie formy spędzania aktywnie wolnego czasu w taki sposób, żeby pomagać innym. Cieszy się to zainteresowaniem. Dzieciaki chętnie z tego, co mamy informacje, uczęszczają na te zajęcia, więc ten wymóg ustawowy mamy spełniony. Ta placówka funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytanie do pani kierownik? Nie widzę. Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, interpelacje radnych, zapytania, odpowiedzi. Wpłynęło na moje ręce zarządzenie zastępcze numer 3, łamane przez 2022 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku odnośnie kruszyw w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych Siemyśl oraz Siemyśl 1 do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl do wglądu łącznie z uzasadnieniem w Biurze Rady Gminy. Na komisji tak samo przedstawiłem pismo, podanie dwójki pań, które dzieci przechodzą do żłobka, do Gościna, w sprawie podpisania porozumienia z gminą Gościno odnośnie uczęszczania tam dzieci i to rozpatrzone zostało negatywnie. Stosowne pismo otrzyma pani na piśmie. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski, interpelacje. Przekazuję głos radnym. Radny Wers, proszę. Ja mam dwie takie sprawy do pana wójta. Pierwsze to jest pytanie, czy jest pan wójt w stanie określić, jakie są mniej więcej ramy czasowe, jeśli chodzi o ten wniosek złożony o remont dróg. Tutaj nie mierzę Byszewo, czy wiemy, powiedzmy, do kiedy będzie rozpatrzony ten wniosek, bo tak powiem. To znaczy, jeśli mogę, to jest pytanie w sumie do wnioskodawcy, natomiast kto składał ten wniosek. Natomiast
Na pewno i Państwa powiadomię, jak będzie rozstrzygnięty w związku z tą sytuacją, która jest też i w kraju i oczywiście ogrom wniosków. No, były cały czas, jak pamiętacie Państwo, i my też składaliśmy różnego rodzaju wnioski, były te terminy przesuwane co do możliwości złożenia, a więc termin na samo rozpatrzenie też się wydłużał. Z tego co taką miałem informację, że być może, zaznaczam, być może, ale proszę nie brać tego za pewnik, że to się rozstrzygnie do połowy kwietnia, bądź maksymalnie do końca. Bo też jest tam czas na, jak Państwo wiadomo, na rozstrzygnięcie. Miejmy nadzieję, że też, jak to bywało różnie, że ten czas na rozstrzygnięcie też był przesuwany. Tak, była podawana inna data, natomiast miejmy nadzieję, że będzie rozpatrzony, a najważniejsze, żeby był rozpatrzony pozytywnie. No i tego sobie dziękuję. Drugie zapytanie w formie interpelacji chciałem złożyć. Przeczytam treść. Proszę o informację, na jakim etapie jest przejęcie drogi powiatowej, która fizycznie nie istnieje, ale według planu wjedzie przez plac obok sali wiejskiej w Byszewie. Jeśli jest już przejęta formalnie przez gminę, proszę o informację, na jakim etapie jest uaktualnianie stanu faktycznego, który funkcjonuje na wspomnianym placu. To jest między innymi wyrysowanie na planie sceny wiejskiej, która już istnieje. Powyższy wyrys jest niezbędny do dalszego wykończenia sceny, która w aktualnym stanie jest nie tylko nieestetyczna, ale również zagraża bezpieczeństwu osób, które przebywają lub bawią się obok. Oczywiście dostanie Pan to w formie pisemnej. Z tego co pamiętam, resztę dokumentów, które były potrzebne, przygotowane przez pracownika, dostarczyłem do starostwa powiatowego. No nie wiem, ostatnio chyba 2 tygodnie temu, około. Natomiast będziemy czekać na stosowne podpisanie, wyznaczenie i podpisanie aktu notarialnego. Mhm. Także jest to w trakcie, ale otrzyma Pan oczywiście odpowiedź w formie pisemnej. Będę wdzięczny, dziękuję. Dziękuję. Radny Łajek, proszę. Ja tutaj też mam kilka punktów, ale pierwszy to tak, żeby kontynuować, bo no ja rozmawiałem oczywiście z panem wójtem, ale może mieszkańcy też niech się dowiedzą, jak wygląda terminowo i realizacyjnie przebudowa tam osiedla w Kędrzynie, Suszarni, to co pan wójt mówił, że jest złożone. Znaczy... Przebudowa? Drogi. No właśnie tego osiedla całego nie, jeśli chodzi o drogi. Tak Państwu informowałem, że Urząd Gminy w Siemyślu złożył wniosek między innymi na przebudowę tej drogi tam wewnętrznej. Oczywiście będzie ona wykonana w Polbruku, takie są wjazdy, wyjazdy i łącznie z oświetleniem, takim wewnętrznym, że tak powiem, nazwijmy to ulicznym. Natomiast jeśli chodzi, no proszę Państwa, to jest jeden z wniosków, które złożyliśmy chyba z tego co się pamiętam z funduszy popegierowskich, jak najbardziej ta miejscowość się wpisuje. Wniosek został złożony na 1 300 000. Kiedy będzie rozpatrzony, to w tym przypadku, tak jak zostały wnioski złożone w tym wypadku przez powiat. Ciągle jest w trakcie rozpatrywania i miejmy nadzieję, już się powtórzę drugi raz, że być może, już nie będę wymieniał daty tych pośrodków, że myślę, że do końca kwietnia dajemy sobie czas na to rozstrzygnięcie. Bo tylko przypomnę, że zostały jeszcze złożone wnioski dotyczące przebudowy drogi Topolowej i Wyciśnika, chodzi o Siemyśl, i ulicy Wodnej, tutaj też zarówno od tutaj ulicy Zielonej, oczywiście obejmuje też wjazd od ulicy Zielonej przy Kościele, to taki łącznik, i tutaj do ulicy, część nawet ulicy Polnej, tak się zatrzymamy w okolicach cmentarza. Chcieliśmy bardzo, żeby móc rozbudować ten wniosek, jeśli chodzi o Harzyno, i obejmowało dojazd do ulicy Wojska Polskiego z miejscami parkingowymi przy cmentarzu.
Natomiast ograniczyło nas to tylko i wyłącznie kwota, na którą mogliśmy złożyć wnioski. I jeśli przypomnę, złożyliśmy z tego, co nie pamiętam, na kwotę 1 200 000 zł na oświetlenie uliczne w różnych miejscowościach naszej gminy. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o to osiedle w Kędrzynie, czy jaka jest sytuacja, jeżeli to, o co pytałem kiedyś, jeżeli chodzi o infrastrukturę tą pod drogą, bo to, o to też mieszkańcy pytają, żeby nie wyszło tak, że drogę zrobimy, za chwilę będziemy rozkopywać, bo tam się coś popsuje. Proszę Państwa, ta instalacja nie jest nasza. My jesteśmy właścicielem drogi i będziemy robić tę inwestycję na swojej drodze. No dobrze, dziękuję. Następne, ja jeszcze mam dwa punkty, jak już ciągnę. A tutaj ja tylko powiem, że, bo pamiętacie Państwo, pan czy firma, którą reprezentuje ten pan, miała roszczenia wobec gminy, przede wszystkim gminy. Raz odkupienie tej instalacji położonej pod naszą drogą, jak i ewentualne obciążenie tutaj gminy kwotą wtedy, chyba przypominam sobie, 100 tysięcy miesięcznie za użytkowanie. Oczywiście ten pan odwołał się od decyzji mojej i poprzednich wójtów do SKO. SKO nie uchyliło żadnych z uchwał, które Państwo podjęliście i poprzednie rady, więc jak to mówią, tak można nazwać, prawda póki co leży po naszej stronie. I racja. Drugie kolejne pytanie mam właściwie chyba do Pani Skarbnik. Na ostatniej sesji, bo tu dzisiaj nie padło o śmieciach akurat, ale czy to zestawienie takie na sołectwa, czy jeżeli chodzi o zaległości w opłacie za śmieci, czy to mamy? Jest gotowe. Dobrze, jest dziękuję. Gotowe, bo mamy komisję rewizyjną. Myślałam, że później to Państwu rozdam, ale nie ma problemu. Zaraz to rozdam wszystkim Państwu. Bo czytać publicznie chcecie Państwo, czy... Oczywiście informacja w odwrotnej kolejności, które sołectwo, jak to mówią, płaci, czy reguluje na bieżąco. Wiecie Państwo, przy tym mówiliśmy tutaj o tych inwestycjach, mówiliśmy o wodzie strażackim i innych, a kiedyś rozmawialiśmy tutaj wspólnie kierownictwem. Wiecie Państwo, czego się jeszcze obawiamy? Jednej rzeczy, że podatki, które do nas spływają, mogą w takiej pełnej wysokości, jak to bywa teraz, one nie wpływać. Mało tego, w związku z sytuacją czasami finansową mieszkańców może dojść do tego, że tych naległości będzie narastać. I ściągalność czasami w niektórych, a czy w większości przypadkach będzie niemożliwa. Chociaż staramy się uszczelniać, monitorować, ściągać to, co do nas należy, ale trzeba mieć sobie świadomość, że tutaj, proszę Państwa, to jest odpowiedzialność, jak wiecie, jednozbiorowa. Widzę, że wszyscy w te cyfry... Każdy wpatrzony i tak. Każdy, że tak powiem, przysłowiego karpia zrobił. Tak. Za dużo chyba... czytania, bo należałoby to weter puścić, nie? Ja tylko, proszę Państwa, ja krótko tylko stosunkuję się do tego, co dzieje się na naszych cmentarzach. Ja z ubolewaniem stwierdzam i Państwo, jak odwiedzacie groby bliskich, jest tragedia. Tragedia. Ponosimy koszty z tego tytułu wszyscy. Jeśli się pytamy, czy pyta ktoś, to dlaczego? Tak działa i system. System i czy odbiór odpadów, zagospodarowanie, wszystko, jak wiadomo, drożeje. Czy pensja minimalna, to wszystko ma na to wpływ, ale również nasza, nazwijmy to, beztroskość, a w niektórych przypadkach nazwę po ludzku głupotą i nieodpowiedzialnością, bo można było, stoją kosze, które Państwo macie na posesjach. Wiadomo, żółty do, wiadomo, co tam zbieramy, zielony, czarny. I proszę Państwa, mimo czasami obecności, czy pracowników urzędu, są osoby, które będą, czy są na cmentarzu,
niosą odpad i z premedytacją wrzucają plastiki na przykład do szkła i tak, czy szkło do zmieszanych albo odwrotnie. Wiecie Państwo, naprawdę można tu się zamywać, no załamać, tylko wychodzi, mimo apeli i sugestii i próśb. Dobrze, ja... Proszę, proszę, pani radna. Dzisiaj bodajże, tu pani skarbnik, ja rozmawiałem z pracownikami w poprzednim tygodniu z naszymi panami tutaj z komunalki i prosiłem właśnie o termin wyznaczenia takiego, że będzie włączone. Zbliżają się prace porządkowe na cmentarzach i powinna być taka dostępność do wody. Natomiast jak Państwo zauważyliście, poprzedni tydzień obfitował, jeśli chodzi o noc, w temperatury mocno minusowe i baliśmy się, żeby nie rozsadziło nam tutaj tej ujęcia, tak? Natomiast dzisiaj będzie włączone, te temperatury są już, tak się można powiedzieć, troszeczkę uspokoiły, normowały. No i będzie też, o właśnie, jeszcze jeden apel. Będzie też zakupiony czy dokupiony sprzęt, do który Państwo, jak zauważyliście, do tych stojaków, na tych stojakach był umieszczony, który ma służyć do utrzymania, że nie trzeba z sobą wozić tego sprzętu, żeby uporządkować grób, przygotować i posprzątać. Natomiast o ile przez pierwszy okres działania, można powiedzieć, sposób uznania dla naszych mieszkańców, że ten sprzęt, który się pojawił, on ciągle był, tak teraz można stwierdzić, że tego sprzętu zaczęło brakować. Po prostu zmienił właściciela. No. Będziemy, oczywiście uzupełnimy, ale myślę, że te osób, które może się przez niechcąco zapomniały, to prosiłbym, żeby mając na uwadze innych użytkowników, ten sprzęt odstawiali na miejsce. Dziękuję bardzo. To znaczy nie będziemy tam wypalać, nie będziemy montować GPS-ów, gdzie się ten sprzęt przemieszcza, bo to już tam w formie żartu, ale natomiast uzupełnimy i chciałbym, żeby to służyło przez dłuższy czas wszystkim potrzebującym. Dziękuję. Radny Pańka, proszę. Jak już jesteśmy przy cmentarzach, dwie osoby gdzieś często zgłaszały do mnie i nie tylko do mnie, a propos przycięcia gałęzi na cmentarzu w Charzynie. Z tego, co się dowiedziałem, takie przycięcie miało miejsce z końcem roku. Czy pan wójt to potwierdza, że... To znaczy, tak, potwierdzam. Mam przy sobie dokument, zlecenie, które było wydane w firmie, która dokonała przeglądu, zaznaczam, ma ta firma upoważnienie do dokonywania wycinek, przycinek, to znaczy nawet pomniki przyrody. Więc można powiedzieć, taka usługa została wykonana na cmentarzu, o jest, na cmentarzu, to zlecenie wyszło od nas na cięcie leczniczo-pielęgnacyjne 18 października. Natomiast sama usługa została przewidziana na listopad, styczeń, a wykonana została w styczniu, ponieważ ten pan miał bardzo dużą ilość tych zleceń, stąd wykonał. Natomiast koszt całego zadania, proszę Państwa, to jest 15 100 brutto. Wiem, że niektórzy mogą być z tego tytułu czy z zakresu prac niezadowoleni, ale zaznaczam, dokonuje to firma, która ma w tym wiedzę, przede wszystkim posiada wiedzę i dokładnie jak to robić, żeby nie dokonać zniszczeń, tak? Zniszczeń, żeby nie spowodować właśnie utknięcie drzewa i tak dalej. Natomiast, szanowni Państwo, też nasi pracownicy zwracali się z prośbą o, wiecie Państwo, wcześniej są nasadzane drzewa, krzewy, przy tych miejscach pochówku. I też apelowali o pewne prace pielęgnacyjne. No i niestety w większości przypadków one przez właścicieli tych grobów, odwiedzających te groby, nie zostały zrealizowane.
Też Państwa informuję, że przystąpiliśmy, czy przystępujemy do weryfikacji miejsc pochówku. To znaczy, szczególnie w Harzynie zaczyna powoli brakować i Państwo wiecie, że stajemy przed potrzebą rozbudowania tego cmentarza, a więc potrzebne będą środki w następnym roku na samo zagospodarowanie tego terenu, ogrodzenie, doprowadzenie wody, przeprowadzenie już alejek, żeby to miało jakiś, że tak powiem, wykonany podstaw dobrze. No i przede wszystkim chcemy uwolnić miejsca, które są nieopłacane, albo inaczej, patrzymy, i nieopłacane, i zaniedbane przez to, żeby likwidować te groby, a przez to stwarzać nowe miejsca pochówku. Tak to można powiedzieć racjonalnie. Także to się odbywa i odbywać będzie. Dobra, dziękuję. Radny Pańka, proszę. Bardzo mi przykro, że wskaźniki nie pozwoliły na zaciągnięcie większego kredytu, co by pozwoliło mieć wkład własny na zakup nowego samochodu dla naszej jednostki. Chciałbym jednak zapewnić mieszkańców Harzyna, że dołożę wszelkich starań, żeby przy konstrukcji budżetu 2023 takie środki się znalazły. Następna sprawa. Wspomniał Pan Wójt na komisji, że mamy 40 tysięcy przyznane na czyszczenie stawu w Harzynie za kościołem i trzeba kilka tysięcy do tego dołożyć. I czy to czyszczenie stawu odbędzie się jednakowo z budową miejsc postojowych, które będą też tam zlokalizowane blisko stawu? To środki co do punktu drugiego, co do środków, które zostały nam przyznane, tak. Wiemy jedno po ofercie, która została zgłoszona, jeśli chodzi o czyszczenie stawów, że jest zdecydowanie wyższa. Zobaczymy, czy będzie stać nas właśnie zwiększyć tą kwotę i zrobić to oczyszczenie kompleksowo, bo jak widać, ten staw czy miejsce stało się miejscem odpoczynku tutaj dla mieszkańców i gości, którzy odwiedzają w tym wypadku tą miejscowość. Okej, taki pomysł, Panie Andrzeju. Natomiast proszę Państwa, jeśli chodzi tutaj o zakup samochodu, który temat powraca i wiem, że optuje tu Pan zarówno radnym, jak i mieszkaniec, plus do tego strażak. Ja już Państwu wyjaśniałem i mieszkańcom, to nie jest zła wola ani Urzędu Gminy, ani tutaj radnych, tylko nasze możliwości budżetowe. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast ja też i Państwu przedstawiłem, z czym, jak i Pani Skarbnik, z czym się borykamy, z wieloma niewiadomymi, przed zadaniami, które stoją przed naszą gminą i przede wszystkim wnioski, które złożyliśmy, czy inaczej, wnioski, które dostaliśmy dofinansowanie i sami Państwo wiecie, że nawet inwestycja polegająca na budowie tej sali gimnastycznej wraz z salami towarzyszącymi, do której i tak musimy dołożyć jeszcze 1,5 miliona, minimum, to jest minimum, bo jeszcze nie wiemy, co się zadzieje w trakcie. Sami Państwo wiecie, że obecnie trwające budowy wykonawcy schodzą z różnych względów. Raz, że nie mają pracowników, w tym wypadku tutaj mówimy o pracownikach pochodzących z Ukrainami, które było gdzieś tam w części tutaj, jeśli chodzi o budowlankę, mogę tak powiedzieć, to było ich bardzo, bardzo dużo i firmy na tym bazowały, na zatrudnieniu ich. Powtórę, ceny materiałów. Mocno, ale to mocno wystrzeliły w górę. No i oczywiście sami Państwo słyszycie, że wykonawcy potrafią zapłacić karę i schodzić z placów budowy, bo kontynuacja prac po prostu rodziłaby dla firm jeszcze większe straty. Także można powiedzieć to, że Pan pisze, proszę uprzejmie, myślę, że kilku radnych też ma pomysły, co wpisać do budżetu na 2023 rok. Ja też piszę i ciągnik, bo myślę, że któryś rok może się uda go wreszcie zakupić. Ja mówiłem to, co powiedziałem. Życzę Państwu, sobie i wszystkim, którzy składają te wnioski i widzą potrzeby, czasami nieduże, żebyśmy mieli w budżecie i znaleźli te środki i to realizowali.
bo to nie niechęć, uprzedzenie, tylko możliwości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Radna Marczyk-Kociak, proszę. Proszę do mikrofonu. Przyznam się szczerze, nie wiadomo, jak pani może wie, a nie wie, a może mieszkańcy też, część mieszkańców. Kapliczka była zlokalizowana na terenie prywatnym. Ponieważ były różnego rodzaju zawirowania, utrudnienia w firmie prowadzonej tutaj inwestycji, firma odkupiła nieruchomość i można powiedzieć, że nie stała się właścicielem tej kapliczki, ale miejsca, w którym ta kapliczka była usadowiona. Myślę jedno, że firmie zależy bardzo też na relacjach z mieszkańcami. Wcześniej informowała nas, że oczywiście jeszcze jak właścicielem była osoba prywatna. Takie padły deklaracje bodajże dla osób, które są radą parafialną. Tak? Czy radą parafią? Tak. No, czy, że ta kapliczka po realizacji tej inwestycji zostanie odbudowana. Myślę, że firma dotrzyma tego słowa. Mało tego, zwracano się to również o co można dodatkowo przy tej kaplicy zamontować, a więc taki płotek metalowy, gdzieś była sugestia. Myślę, że dla firmy nie będzie to mocnym, dużym obciążeniem. No i dotrzyma danego słowa mieszkańcom. Także poinformuję, oczywiście zadzwonię do udziałowca tej firmy, zapytam się, bo jak pani zauważyła, częściowo uporządkowano teren. Myślę, że powinna tam, że powinniśmy posiać, no nie wiem, nie będę mówił za firmę, ale posiać trawę, żeby jakoś zagospodarować ten teren, żeby wyglądał. No i oczywiście posadowienie tej kapliczki, odbudowanie. Panie sołtysie. Panie sołtysie, pora pana przyjdzie jak to pora na pana. Niestety uchwalone przed 1 stycznia 2022 roku program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Wracam właśnie, no, funkcjonują dłużej niż 31 marca 2022 roku. Mówiła nam to, że tam wprowadza się okres 4-letni programu i behawioralny dla inżynierii. Chciałam zapytać, czy kontynuowano tą konsultację? Myślę, że to pytanie skierowane do pani kierownik. Tak, udzielam. Tak, oczywiście udzielę odpowiedzi. Szanowni Państwo, oczywiście my o tych zmianach wszystkich wiemy. Zleciliśmy przygotowanie takiego programu firmy zewnętrznej, ponieważ chcieliśmy zrobić to zgodnie z wymogami ustawowymi. Pokusiliśmy się również o wykonanie diagnozy problemów społecznych na terenie naszej gminy. Na pewno Państwo pamiętacie, że tutaj była prośba nawet przez Panią Justynę o wypełnienie ankiet, o wzięcie udziału w tym badaniu. Także jesteśmy już na końcowym etapie, ten program już dostaliśmy, on jest napisany, jest stworzony, nanosimy ostatnie poprawki, jest przeze mnie teraz weryfikowany, sprawdzany, czy wszystko jest tak, jak należy, także no nie udało, w związku z tym, że w ostatnim czasie no doszło nam sporo obowiązków w związku z sytuacją na Ukrainie, my co chwilę mamy jakieś spotkania online, jakieś szkolenia dodatkowe, tutaj godziny, że tak powiem, musimy poświęcić na realizację bieżących zadań, które tutaj na nas spływają, więc myślę, że na kolejnej sesji już na pewno taki program uchwalimy te kilka dni. Mam nadzieję, że nie będzie nam tutaj zapamiętane. W każdym razie program jest już na ukończeniu i zostanie na kolejnej sesji na pewno wprowadzony. Tak.
Bardzo proszę. Dobra, dziękuję. Kto jeszcze z radnych? Radny Habera, proszę. Panie wójcie, zdemontowane są płyty drogowe te. Są, jak jechałem, to patrzyłem po lewej stronie, są składowane. Gdzie będą przeznaczone te płyty? Nie mieszka. Szanowni Państwo, no widzę, że te płyty póki się nie pojawiły, a teraz się pojawiły, bo są dużo emocji. Składowane są przy drodze, o której zresztą Pan widział tą lokalizację. W sumie można powiedzieć, że to będzie Państwa decyzja. My tutaj zobowiązaliśmy się jeszcze dokupić trochę tych płyt ażurowych, czyli Jumbo, jeśli dobrze wymawiam. Natomiast, żeby przede wszystkim ten początek tego dojazdu z tej drogi gruntowej na drogą powiatową utwardzić, bo dlatego, że to jest trudności z wjazdem. Wiem, że i pan radny Skęczyna też sugerował, żeby taki zakup też tam dokonać przy drugim osiedlu. Natomiast ja Państwu tylko powiem, że o ile wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, chcielibyśmy zgłaszać następne drogi i pozyskiwać środki na ich przebudowę. I zarówno tutaj mówiliśmy, bo myśleliśmy, że coś uda się jeszcze dopisać w Kędrzynie, natomiast po rozmowie z panią dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego troszeczkę, jak Państwu mówiłem, wylała troszeczkę kubeł zimnej wody na nasze głowy, że powinniśmy, jak to mówią, nie tyle uaktualnić, co urealnić nasze tutaj wnioski, nasze potrzeby, bo daj Boże, żeby się pojawiły następne nabory i na pewno będziemy, i taka jest chyba myślę i Państwa oczekiwania i wola, żeby, jak mówiliśmy, na temat składanych wniosków na następne drogi. A tak są i będą na pewno składane w różnych miejscowościach. Zresztą też sugerowaliśmy tutaj, żeby starostwo powiatowe, a też, jak Państwu wiadomo, składa, też przykładowo na przykład rozważyło możliwość, czy podjęła tutaj, złożyła wnioski na przykład na drogę w Kędrzynie i drogę, która przebiega przez miejscowość Trzynik. Tak te kocie by, żeby polikwidować. Dobra, dziękuję. To jeszcze z radnych. Radny Rycenko. Proszę. Panie Stanisławie, odnośnie tych płyt, bo myślałem, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale jednak zaskoczył mnie Pan. Proszę Państwa, wiemy, że tych płyt mamy 400 przeszło. Ta osoba nie będzie decydować o płytach, tylko cała Rada. Tak, no i tak. Dobrze. Przecież ja nie mówię, że Pan ma decydować. A ja też nie mówię, że Pan. Ale chodzi mi generalnie, że faktycznie, no mamy te płyty, ale tu dochodzi takie coś, że jeszcze tak. Gdzie one mają być i kto je przewiezie i kto je ułoży i przygotuje grunt. To są też koszty, nie? Mówię teraz do Pana, dlatego że Pan jest przewodniczącym Komisji Budżetowej. O to, że pieniążki, bo to też będą koszty, bo to jak wiemy, to płyty są ciężkie, duże i sami po prostu tego nie starego zrobimy. Starego typu. Tak myślę. Dziękuję ślicznie. No dobra, właśnie, dziękuję. Mogę? Może na osobne spokojnie z tymi płytami. Nie, dwa słowa, bo prawdę mówiąc miały być przeznaczone właśnie na tą drogę w Nierzynie i pierwsze takie słowa, jak ja usłyszałem, że macie sami to zrobić i położyć. A teraz jest zmiana, że coś z budżetu ma iść. Ale pan Chrycenko nie mieszka przy tej drodze. Ale nie, chodzi o drogę w Nierzynie, tam pani radna. Tu. Od krzyża, tamto są, co proszę Państwa, myślę, że ja bym prosił, że my spotkamy się przed tym sesją, na komisji i porozmawiamy na temat tych płyt, bo to trochę jest taka, że tak powiem, większa dębosznica, no. O. Ktoś z radnych, inny temat niż płyty. Radny Paszko, proszę. Dziękuję Panie Wójcie, mam tylko pytanie odnośnie jeszcze przetargu na oświetlenie, czy już jest zrealizowany, czy jeszcze nie. To solarne. Tak.
zajmuje się? Jeszcze nie ma przetargu. W zasadzie to już jesteśmy na etapie końcowej, bo trochę też nie ukrywamy, przez część wniosków, jakie były bieżące, trzeba było utrzymać termin, między innymi polskie łady, granty i tak dalej. Skupiliśmy się na tych stricte rzeczach, żeby one mogły już wyjść. Natomiast lampy, one wyjdą tak naprawdę w przeciągu, no nie chcę mówić tutaj czasowo, ale one są już, mamy już, dostałam od pracownika cały komplet dokumentów, wiemy już, gdzie lokalizacja, ile, na pewno nie jest to pierwotna, to co mówiliśmy, ilość. Mamy, ile potrzebujemy projektów, ile map i teraz tylko czekamy jeszcze na odpowiedź od jednego geodety. Myślę, że już poszedł do nas mail, no ale jesteśmy tutaj na spotkaniu, więc nie możemy zakończyć tego tematu, bo sprawy idą bieżące, także to już jest końcówka. Tak naprawdę jak otrzymamy już te końcowe informacje, to zaraz zabieramy się za przetarg. Tylko dodam, że krótko, dodam, że my, jak Państwa wcześniej informowaliśmy, było gdzieś tam rzucony temat, że tyle i tyle lamp. Nie mogliśmy od razu zakładać, że taka ilość będzie. Natomiast pamiętacie Państwo, że mówiłem, że będziemy składać wnioski do z Ładu Polskiego czy z funduszy popegeerowskich, gdzie będzie też przeznaczone na oświetlenie. I powiem Państwu szczerze, że zwolniło się kilka lokalizacji, które będą wykonane, uwalniając miejsce na montaż lamp solarnych, będą realizowane w sposób tradycyjny, tak? Będą te lokalizacje, niektóre zaznaczam, zostały zastąpione i będą tam umieszczone lampy typu LED-owego. Miejmy nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko. Zainteresowanie firm jest co do realizacji tej inwestycji. Mniej więcej te oczekiwania, które mieliście Państwo przedstawione, w zdecydowanej większości będą spełnione. Dobra, a jeszcze oprócz tego tam nastąpiły pewne zmiany co do pozwoleń, ewentualnych mapek. I to nam troszeczkę, z tego co wiem, ostatnia taka informacja, ułatwi całą procedurę. Tak, zgłaszając czy uzyskując pozwolenie na umieszczenie tych lamp. Radny Habera, proszę. Tak, panie wójcie, tak chciałbym się dowiedzieć, ile jest procent tak cięcia tych lamp, bo miało być dużo więcej, a jest mniej. Tak, ale w tym cięciu znalazły się też lokalizacje, które będą wykonane w sposób tradycyjny. Ja tam z tego co wiem, proszę Państwa, będzie około 31, może 32 lokalizacji. Bo trzeba jeszcze pamiętać, Szanowni Państwo, że tutaj są też koszty, które będzie metodą zaprojektuj wybuduj, które będzie ponoszone przy okazji tej budowy. Macie Państwo możliwość, chcecie, zapraszam do urzędu. Pani tutaj zastępczyni ma wypisane lokalizacje i co do ilości. Zapraszam. Dobra, dziękuję. Jeszcze ktoś z radnych? Radny Pańka, proszę. Chciałbym zapytać, czy powstał już regulamin użytkowania boiska w Harzynie, bo rozdzwoniły się telefony razem z nastaniem wiosny, kiedy furtki będą pootwierane, kiedy dzieci będą mogły korzystać z tego boiska. Z tego wiem, że wykonawca pozwolił, czy udzielił zgody, że już warunki pogodowe pozwalają na to. Wiem, że wstrzymywał nas regulamin, że tego regulamina nie było. Czy on już powstał, czy powstanie na dniach? To znaczy, w międzyczasie, kiedy odbywała się sesja, rozmawiałem właśnie z wykonawcą tego obiektu. Przesłał swoje sugestie do Urzędu Gminy, ale w tej chwili nie zapoznałem się, ze względu na to, że odbywa się sesja. Taki regulamin i uwzględniając to, co ma zawarte w swoim tam piśmie pan Grzegorz, będzie uwzględnione, bo chodziło nam przede wszystkim, proszę Państwa, żeby nie poszło to w samopas, a przede wszystkim nie utracić gwarancji. Obiekt jest
wykonany za bardzo duże te środki i oczywiście on powinien jak najdłużej służyć mieszkańcom. Tak będzie i myślę, że będzie użytkownicy podejdą do tego z pełnym szacunkiem. Będzie, że tak powiem, dbałość, bo zaznaczam, to nie jest własność Urzędu Gminy, że to jest własność wójta, to jest wszystkich mieszkańców. I właśnie powinni dołożyć wszelkich starań, żeby dbać o wszelkiego rodzaju obiekty. Nie tylko chodzi o w tym wypadku o boisko. Wszystkie. Dobrze, dziękuję. Jeszcze ktoś z radnych? Nie widzę, może sołtysi, radny, oj przepraszam, sołtys Nierzyna Dobroszewski. Sołtys Nierzyna, mam pewne zapytanie. Ten obiecany chodnik przez firmę będzie zakładany? I drugie pytanie, a to są płyty od nas włożone, a u tej firmy, co u tych Niemców, to tam są chyba też składowane, tak? Dziękuję. Po kolei. Tak, dobra, proszę Państwa. Panie, proszę. Jeśli mogę. Tak, proszę Państwa, była wstępna umowa na jeszcze przed realizacją, albo więc przed tym, jak firma tutaj weszła i de facto fizycznie zaczęła realizować te inwestycje, było uzgodnienie co do budowy chodnika. Bo, żeby Państwo wiedzieli, nie my jesteśmy właścicielami tego pasa przyległego do drogi, tylko zarząd dróg. Natomiast deklaracja była i można powiedzieć, jeśli, zaznaczam, bo do końca nie wiem, tutaj bije się w pierś, jak będzie przebiegać ta inwestycja, która będzie robić zarząd dróg, a więc przebudowa mostu, bo tam jest około kilometra ciągu pieszo-rowerowego. Być może będzie zawierał ten projekt właśnie, bo do same od mostu, troszeczkę za most, tam bodajże do skrętu tutaj w prawo, tak, za mostkiem, tam polna droga szutrowa nasza, tam przy, nazwijmy to, stadninie koni, tak szumnie można powiedzieć, ale tam, gdzie biegają sobie konie, no i myślę i do samej miejscowości. Natomiast gdzie się zakończy ten chodnik, nie wiem. Można ubolewać, gdyby firma to nie zrealizowała, ale to jest, proszę Państwa, konsekwencje tego, co się zadziało w sołectwie. Firma chciała i deklarowała na zasadzie współpracy, życzliwości i to było ustalone między byłą panią radną, radą sołecką, na zasadzie, że coś miejscowość jakby od siebie zrozumie, pomoże, a firma będzie się rewanżować. Łącznie tam było mówione o zakupie lampy solarnej tam koło państwa Kołączniku, uciekło mi nazwisko, Kalickich. A tak to było w projekcie. Natomiast powiem szczerze, takie były deklaracje. Co będzie? Dowiem się w trakcie tego tygodnia. Natomiast drugie pana pytanie, jeśli chodzi o te płyty. Tak, są jeszcze i ja wcześniej tutaj, bodajże ja państwu część radnych wspominałem, nie wiem, czy takowe pismo wpłynęło do urzędu, od właściciela gruntu czy posesji, przy której te płyty, jak była komisja, są zlokalizowane czy położone. One w tej chwili czekają na demontaż, ale chciałem Państwu powiedzieć, że najprawdopodobniej pismo wpłynęło tego pana, o ile wykup, zaproponowana kwota i zresztą nie było takiej zgody rady, żeby przeznaczyć je na sprzedaż, natomiast ten pan, mówię, nie wiem, czy jest takie pismo, ale było spotkanie między mną a wykonawcą czy właścicielem tych wiatraków i panem Majerem z propozycją, aby gmina Siemyśl współuczestniczyła w przebudowie tej drogi. W tej chwili ona jest usypana z kruszywa, utwardzona. A jest propozycja, żeby firma czy właściciel wiatraków
i pan Majer przebudowali czy zmodernizowali tą drogę, kładąc na całej długości do posesji tam pana Majera asfalt na naszej drodze, a proszę, a płyty, które u niego są, miałyby być, jeśli będzie zgoda Rady, potraktowane jako udział gminy przy przebudowie tej drogi. Bo ja Państwu tylko przypomnę, że podobnie było, zaznaczam, podobnie, ale nie musi być tak samo, podobnie było przy przebudowie drogi, modernizacji drogi, która jest przy Wilparku. Właściciel tutaj osiedla na swój koszt za zgodą Urzędu Gminy, bo właścicielem jest Urząd Gminy tej drogi, wykonał przy małym udziale, zaznaczam, kilku transportów kruszywa, modernizację tej drogi, polegającej na wylaniu ją betonem. Potem, jak Państwo wiecie, wybudował na swój koszt oświetlenie i przekazał to za darmo gminie. Tutaj poprawił dojazd na swój koszt. Ale czy takie, jeśli takie pismo wpłynie, ja Państwu przedstawię i potem będzie Państwa decyzja. Bo tam jest, przypomnę, 70 bodajże 4 albo 5 płyt. To jest temat na osobną komisję, no to jest temat poważny, mówię, żeby tak, za śmieszne pieniądze nie sprzedamy, bo była taka opcja właśnie, że w zamian kupi się te płyty Jumbo, czy nawet mówię ten wjazd w Nierzynie tam zrobić, żeby to jakoś wyglądało od drogi powiatowej, czy w innych miejscach, no ale jak mamy dać za grosze, a odcinek tej asfaltowej drogi zrobić do, tylko do prywatnej posesji, no to... Tutaj, jak Pan zauważy, będziemy dyskutować na komisji, tylko zauważę, że proszę Państwa, gdziekolwiek robimy drogę, to robimy do posesji prywatnych. Ja rozumiem, tylko a teraz tutaj... ile jest mieszkańców, na przykład tam, zielone tarasy tam, ile tam mieszka osób, a tu? Ja już mówię, wybiegajmy. To jest zgoda, ale to jest... Zostawmy te płyty na osobny temat, bo będziemy się ciągnąć z tymi płytami jeszcze nie wiadomo ile. Tak. Czy ktoś z Sołtysów jeszcze może... Jeszcze ja mogę tylko coś. Tylko chciałam przekazać informację, którą przed chwilą otrzymaliśmy odnośnie cmentarzy, żeby Państwa w błąd nie wprowadzić. Poinformowano nas, że woda na cmentarzu w Siemyślu będzie dopiero odkręcona, jak już zrobią, bo jakiś zawór się popsuł i jak odkręcą, to będzie leciało non stop, więc czekamy na wodociągi, bo muszą przyjechać coś tam zrobić, a Harzyno będzie już jutro. Także tu w Siemyślu, jak tylko naprawimy to, bo przed chwilą dostałam taką informację. Także dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Gminy Siemyśl.